Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Witajcie kochani, jest ze mną Artur Wichniarek, który dzisiaj podejmie wyzwanie 5 sekund, czyli będzie musiał odpowiedzieć na pytania w ciągu 5 sekund. Jesteś gotowy? Jestem gotowy, mam nadzieję. Zaczynamy. No dobrze, Arturze, pierwsze pytanie. Wymień 3 dania na śniadanie. Jajecznica, musli i awokado z pomidorami. Awokado z pomidorami? Czyli guacamole. A w guacamole są pomidory? Jest pomidor, jest awokado, jest chili, jest... Przynajmniej ja tak robię. Limonka? Limonka. Ale cebulka. Nie wiem jak w ogóle z pomidorem, ale to prawda. Dobra. To pierwsze zaliczone. Wymień 3 gry komputerowe. Minecraft, FIFA i nie wiem dalej, bo nie gram. Niezaliczone, ale że Minecrafta? Skąd w ogóle kojarzysz Minecrafta? Z Angeliną Jolie mi się ona kojarzy. A to nie było... A, bo to nie jest, no tak, no nie, w ogóle dobra. Wycinamy. Okej, lecimy dalej. Wymień 3 niemieckie marki samochodów. Audi, Volkswagen i Opel. Był niemiecki. Jest już francuski. Był niemiecki. No ale zaliczone, dobra. Kolejne. Ojej, kto wymyślał te pytania? No ja nie, niestety. Wymień 3 drzewa iglaste. Sosna, świerk i... choinka. Świąteczna. Jaka to są drzewina. Choinka. Czyli to jest świerk w sumie. Wymień 3 kontynenty. Europa, Azja, Ameryka. Pięknie. To będzie śmieszne. Wymień 3 ulubione słowa Mateusza Borka. Szanowni Państwo, jest wspaniała atmosfera. Co za stadion? Myślałam, że jeszcze będzie fakty są takie. Ciekawe jakie jeszcze. Trzeba będzie to zrobić później też z Mateuszem Borkiem. Wymień 3 polskie dzienniki. Ale pisane, drukowane, tak, gazety, czy chyba. Dzienniki... no dobrze, dzienniki, czyli dziennik Gazeta Wyborcza, dziennik Gazeta Prawna i Przegląd Sportowy i dziennik Głos Wielkopolski, już nie ma pewnie. Głos Wielkopolski. Wymień 3 rodzaje spodni. Spodnie leginsy, rurki, dżinsy. Dobrze. Kolejne pytanie. Wymień 3 znaki drogowe. Zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i droga jednokierunkowa. Pięknie, w 5 sekund. Wymień 3 kolory tęczy. Niebieski, żółty, czerwony. Jest czerwony? No taki... No, chyba jest taki pomarańczowy. No właśnie, taki wchodzący. Jaki? Odcień. O, nie wiem kto to wymyślał, ale 3 ulubione alkohole. Wino czerwone, wino białe i gin tonic. Gin and tonic. Yes. Wino czerwone, wino białe. Klasycznie. No piwo, latem piwko. No, trzeba przyznać. No jak ty w Niemczech cały czas siedzisz, to tam bardziej nie piwko właśnie? Tak, browary. No. Tak to jest. Bija. Oktoberfest. Byłeś? Tak jest. Nie byłem. Nie byłeś nigdy na Oktoberfestie? A mam cały sprzęt na Oktoberfest. W sensie ubranie, tak, przebranie. Tak, spodnie skórzane. To może krótkie, przyniesiesz kiedyś tutaj karpety, w ogóle jest super. I nagramy. Chcielibyście zobaczyć, jak Artur Wichniarek jest przebrany za ten, jak na Oktoberfest. Nie mam tylko tego kapelusika. Załatwimy ci. Dobra. Będziesz miał. Tak zrobimy. Kolejne pytanie. Uwaga, uwaga, bo już zostało coraz mniej. Wymień 3 tytuły piosenek. Bez nienawiści. To moja piosenka i więcej nie znam, bo to był hit taki, że już nic z tego możesz zarapować teraz, bo nie wiem, czy wszyscy pamiętają, bo to jednak takie czasy... Gramy fair play, Dobra, idziemy dalej. Pięknie. To teraz 3 tytuły filmów. Nie wiem. Nie, do kina nie chodzi, że Artur, jakieś niemieckie nawet. A nie, niemieckie tytuły filmów to może się źle mogą kojarzyć, dobra. Killerów, Dwukiller i Dzień Świra. Wymień 3 rzeczy, które wziąłbyś ze sobą na bezludną wyspę. Moją żonę, komórkę... Ale rzeczy! A rzeczy, no to komórkę, ładowarkę i drugą komórkę. Ale nie jakiś agregat próbotwórczy bo albo coś? Słuchaj, jestem od dawna na Twitterze i wszystkim odpowiadam, no to wiesz, trochę czasu to jednak zabiera i też baterii. Kolejne pytanie. Wymień 3 europejskie stolice. Rzym, Paryż, Berlin. Berlin ostatni akurat. Nie może w Niemczech jesteś. A Warszawy? Siedzimy w Warszawie, nie wymieniłeś. No tak właśnie, Będzie patriotycznie, bo musisz wymienić 3 polskie potrawy. Bigos, pierogi, jajecznica. Albo no jajecznica z na przykład... Polska tak, jajecznica no, ale z polskich słuchaj, no, jajek. Oczywiście tak, no ja zacząłem jeść jajecznicę w Polsce, no. Jak byłem mały. Polska jajecznica. Ja nie wiem, ktoś musi nam podliczyć te wszystkie pytania. Dobrze, uwaga, wymień 3 warzywa. Ogórek, pomidor, awokado. Awokado jako warzywo jest, a nie jako owoc? Zaraz się okaże, jak sklasyfikowała Unia Europejska awokado. Zaraz się okaże, tak samo może jak marchewkę. No to weźmiemy cebulę w takim razie. Wymień 5 liter. ABC. Ale 5. A 5 ABC. Bo zawsze były 3, a teraz 5. No właśnie, nie wiem, tutaj coś zmienili. No ale to akurat że chyba tak szybko, że w ciągu 5 sekund powiesz, nie? ABC, DFG. Dobra, kolejny. Wymień 3 specjalistów w szpitalu. Chirurg, ortopeda, onkolog. Dobrze. Teraz wymień 3 narzędzia mechaników. Śrubokręt, wiertarka i... Co wiercą w samochodzie? Bo chyba chodzi o mechaników samochodowych. Na przykład... może coś mogą wiercić. Jak, no wiesz, teraz mnie ten... Myślałem, że jakiś brzeszczot powiesz, albo nie wiem, klucz francuski, nie wiem, brzeszczot. Piłka do metalu. Ale to brzeszczot się nazywa taki ten... Nie wiem, brzeszczot, tak? No, może być brzeszczot, może być piłka, może być... Dobra, ostatnie pytanie, bo ja już tu nie mogę, brzeszczot mi się przypomniał słowo. Czemu brzeszczot akurat? No dobra. Wymień 3 piłkarzy z brodą. Czas leci. Brodą, Artur Wichniarek. Lewandowski, jak się nie ogoli rano. I Milik też, jak się nie ogoli. No tam jest Piqué. Nie, no z brodą. No, Gundogan chyba. Artur. Sprawdźmy, ile masz poprawnych odpowiedzi, bo tych pytań było trochę. Mnóstwo. To w ogóle nie, to jest dramat, musimy powtórzyć. Napiszcie w komentarzach, czy to jest dobry wynik i czy Artur Wichniarek udało mu się pokonać wyzwanie 5 sekund. Pa, pa. Ciao.